Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim i zarazem ostatnim odcinku. Zagrajmy w Sonic The Hedgehog CD, Historia Tailsa. I jak widzicie, znajdujemy się w Wacky Workbench, czyli w jednym z przedostatnich zonów, ponieważ w sumie nie licząc tego zona to zostaje nam Stardust Speedway, Metallic Madness. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Sonica The Hedgehog CD. Poprzednim razem również troszeczkę sobie porozmawialiśmy na tam różne dowolne tematy, plus na dodatek jeszcze troszeczkę wam mniej więcej popokazywałem, jak zdobyć te wszystkie, jak zniszczyć te wszystkie klatki z Metal Soniciem oraz, pokazałem wam hologramy wszystkie Metal Sonica oraz cybernetyczne klatki, które występują w Past. No i w taki oto sposób również będę chciał wam pokazać to w tym otóż momencie, żebyśmy mogli mniej więcej sobie zobaczyć, jak to wszystko, z czym to się je. No i tyle w zasadzie. Jak widzicie, daję wam teraz prosty patent, jak przenieść się do Past, żebyście nie musieli za bardzo kombinować. Ale żeby to się udało, to będziecie musieli po prostu polecieć w tą samą stronę co ja. I pozwólcie, że troszeczkę sobie w mikserze głośności przyciszę tę gierkę. Tak na 1%, bo miałem 3, a przez to, że miałem 3, to troszeczkę gra była za głośno. No, i tak się prezentuje właśnie Wacky Workbench w Past. Po prostu jest to poziom, który jest pełen zieleni w zasadzie. Można by powiedzieć, że tak to się wszystko tutaj prezentuje. No, mówię, poza kolorem to w zasadzie się niewiele tutaj zmienia. W zasadzie to wszystko jest podobne do siebie, może poza tym, że w Past i w Bad Future mamy po prostu więcej przeszkód. Ale tak, to wszystko jest takie samo. No i tutaj była cybernetyczna klatka, którą już zniszczyłem, ale niestety nie zdążyłem wam jej pokazać, ale przynajmniej pokazałem wam, gdzie ona mniej więcej się znajduje, tak więc będziecie wiedzieli, jak mniej więcej się dostać do tej cybernetycznej klatki. Powiem wam szczerze, że przed skończeniem sobie tego let's playa to troszeczkę dostałem tak zwanego kryzysu. Tak jest, to jest kryzys wieku średniego. Mianowicie, kurde, no mam pewien dylemat, co następne nagrać jako let's play. W sensie, pewnie w momencie, kiedy wypuszczę ten odcinek, to już będę miał coś przygotowane, już pewnie na coś wpadnę. Ale na chwilę obecną mam dosłownie coś takiego, czyli dosłowny kryzys wieku średniego. Nie wiem dosłownie, co mogę nagrać i mam nadzieję, że nie będę musiał robić sobie jakiejś, nie wiem, nieoczekiwanej przerwy, ponieważ tak też może być, bo szczerze powiedziawszy momentami mam po prostu przez to, że taka pogoda jest gówniana, bo raz jest powiedzmy nie wiadomo jak ciepło, raz jest po prostu trochę chłodnawo. Taka troszeczkę wlatuje demotywacja i lenistwo, ponieważ jednak jest to zmiana ciśnienia, przez co mnie osobiście troszeczkę łeb boli i pewnie nie tylko mnie. No i problem jest po prostu z tym taki, że no jakby to można powiedzieć, jest to dosyć uciążliwe i to właśnie też negatywnie wpływa na YouTube'a, przynajmniej w mojej perspektywie. Z mojej perspektywy, Jezus Maria. Kurde, coś czuję, że dzisiejszy odcinek, tak jak poprzedni, był w miarę taki fajny, że mogłem sobie pogadać i rzadko kiedy się poprawiałem. Tak tutaj podejrzewam, że będzie na takiej zasadzie, że po prostu będę musiał je dużo razy poprawiać, dlatego że no będzie wychodziło, co będzie wychodziło. Ale dobra, przenosimy się po raz kolejny do Past, żeby zniszczyć oczywiście cybernetyczną klatkę, która tam jest na początku poziomu, co zresztą mogliśmy zobaczyć. I zaraz będziemy poszukiwali hologramów Metal Sonica. Tym razem się troszeczkę wycwaniłem i zamiast pokazywać wam większości poziomu, to po prostu zniszczymy sobie klatkę i zaraz będziecie mieli przejście do hologramu Metal Sonica, gdzie się znajduje, ponieważ i tak te poziomy już zdążyliście zobaczyć w historii Sonica. A może nie w historii, a bardziej kampanii Sonica. No jak widzicie, tutaj na dole jest hologram Metal Sonica, więc wystarczy po prostu go, że tak powiem, zniszczyć i będziemy mieli wszystko zrobione. Niestety problem jest taki, że tutaj mamy odbijającą podłogę, tak więc trzeba będzie to zrobić na takiej zasadzie, żeby nie odbić się do góry, żeby później nie polecieć za daleko i nie szukać później znowu Metal Sonica. Tym bardziej, że gdybyśmy wybili się dosyć wysoko, to tam gdzieś dalej już jest exit, co spowodowałoby, że ekran by się zablokował, no bo w momencie, kiedy dochodzimy do exitu, to się ekran blokuje i już w lewo wrócić nie możemy. Tak więc no niestety trochę taka lipa jest z tym, ale rozumiem ten system, rozumiem, szanuję, no i tyle, co mogę powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, let's play w postprodukcji nie są może czymś złym, tak jak to teraz wam komentuję, bo tak jak mówię, gameplay już wcześniej nagrałem. dokładnie to 29 marca. Ale szczerze powiedziawszy, troszeczkę wyszedłem z prawy, jeżeli chodzi o wprawy, jeżeli chodzi o komentowanie w postprodukcji, bo jednak, szczerze powiedziawszy, jestem po prostu zwolennikiem komentowania wszystkiego na żywo, czyli wiecie, nagrywania w tym samym czasie swojego głosu oraz gameplayu z gry. Jest po prostu według mnie łatwiej, plus widzicie moją reakcję autentyczną, a tutaj to po prostu komentuję gameplay, który już jakiś czas temu nagrałem. No ale niestety tak trzeba, takie jest życie, trzeba się z pewnymi faktami pogodzić, jak to mawiają. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć? No w historii Tailsa to wolałem się skupić bardziej na takiej zasadzie, żeby sobie pomalutku, po troszeczku sobie pozbierać tych wszystkich klatek, pokazać wam mniej więcej na spokojnie, gdzie jest ta lokacja, bo gdybym to robił na żywo, to podejrzewam, żebym miał większy stres, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jedno jest tutaj niezmienne, mianowicie muzyka, która tutaj leci. Naprawdę to jest coś pięknego. Wacky Workbench w Present, jak i w Good Future po prostu brzmi miodnie. To jest miód na moje uszy, dosłownie. Bardzo kocham ten soundtrack, jest on wspaniały i uważam, że nie ma drugiego takiego dobrego soundtracku. Nawet mogę powiedzieć, że Bad Future też jest taki całkiem fajny, ale jednak Good Future ma lepszy soundtrack, tak jak i Present. Nie wiem jak z wersją amerykańską, bo szczerze wersji amerykańskiej nie pamiętam, ale mówię, no jeżeli chodzi o soundtrack europejsko-japoński, no to to jest, że tak powiem, według mnie clue. Dosłownie to jest takie clue. No i tak jak widzicie, tak się prezentuje właśnie konfrontacja z doktorem Robotnikiem. Niewiele ona się różni od tego, co mieliśmy z Soniciem, jedyne jaka jest tutaj różnica to to, że mamy Tailsa, więc w każdej chwili możemy troszeczkę oszukać system i po prostu odpalić nasz Hugokopter albo nasz Ogonokopter i polecić do góry. Polecieć. Mówię, bossowie się praktycznie nie zmieniają, jedyne co się zmienia to to, że przechodzimy jakby kampanię Tailsem, nie? To jest jedyne co się zmienia. A tak to wszystko jest dosłownie takie samo, tak jak było, tak jak jest. Tak jest, przepraszam. Dalej, niszczymy klateczkę i lecimy dalej z koksem. W taki oto sposób strefa Wacky Workbench została ukończona 100% i nie zebraliśmy ani jednego kamienia czasu. Więc zobaczmy jak nam pójdzie ze Stardust Speedway. Stardust Speedway to jest w ogóle jeden z moich również ulubionych zonów. Ja go bardzo lubiłem, jak pierwszy raz podchodziłem do tej gry. I szczerze powiedziawszy, wtedy kiedy pierwszy raz zagrałem w tę gierkę, to bardzo mi imponował tutaj soundtrack z wersji amerykańskiej, aczkolwiek gdyby nie Pixel i to, że istnieje wersja HD na PlayStation 3, Xboxa 360 oraz PC-ta na Steamie, to szczerze powiedziawszy, no nie poznałbym tej wersji i byłaby po prostu lipa w proszku. I jedyne co to bym mógł wtedy se posłuchać soundtracku europejsko-japońskiego na YouTubie. Mówię, to były czasy, gdzie ja trochę byłem zwolennikiem soundtracku amerykańskiego z jakiegoś powodu. Pewnie dlatego, że dużo się zagrywałem na Sonic Gems Collection. Później oczywiście, no to się zmieniło, no bo skoro pojawiła się wersja HD, no to mniej grałem w wersję Gems Collection. Ale powiedzmy, że jestem, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku z jedną osobą dogadany, że wystąpię w Let's Playu na Crowzaibatsu właśnie z wersji na Mega CD, czyli na wersję z Sonica Gems Collection, którą już kiedyś ogrywałem. I tym razem nie będę tego ja ogrywał. A widzicie, takie to jest zdziwienie. Ja co prawda wystąpię w Let's Playu, ale nie będę osobą, która będzie nagrywała gameplay, no bo nie ukrywajmy, ale ja już trochę też z Soniciem CD żygam. Ale zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że już kiedyś robiłem miniaturkę nawet z historii Tailsa i stwierdziłem, że czemu by nie wykorzystać tego? Na darmo miałbym robić sobie miniaturkę dla samego siebie? No proszę was. I tak zanim ktokolwiek powie, ale halo, jak dla samego siebie? Przecież ty masz grafika, przecież twoim grafikiem jest tam Pixel. Znaczy, mógłbym go nazwać grafikiem, tak, ale Pixel mi za każdym razem nie robi miniaturek. Często jest tak, że ja sam też robię miniaturki, aczkolwiek tak, Pixel od czasu do czasu robi mi jakieś miniaturki, jeżeli tam do niego napiszę czy coś, skontaktuję się z nim. Ale tak to głównie ja sobie sam robię miniaturki. Przynajmniej właśnie do Sonica CD sam sobie zrobiłem z tego co pamiętam do Jacka 2. Tak, do Jacka 2 sam sobie robiłem. do KO Challengers też sobie sam robiłem, tak więc no... Nie zawsze tak jest, ale dosyć często. Trochę się rozgadałem, ale no myślę, że to nie była żadna tajemnica, tym bardziej, że jednak jest dużo, że tak powiem, wskazówek na to, że tam Pixel mi pomaga, tym bardziej, że dosyć często jestem mu wdzięczny. Dobra, nie gadajmy może już jakby na poboczne tematy, gadajmy w sumie, albo starajmy się gadać tutaj trochę o gierce. Jak widzieliście, u góry był hologram z Metal Soniciem. Pokazałem mniej więcej, gdzie on się znajduje. I w taki oto sposób Tails ukończył akt, a raczej zone numer 1, więc teraz będziemy mogli przenieść się do Stardust Speedway zone 2, później zone 3 i na samym końcu wielki finał w postaci Metallic Madness. Tak, chciałem, żeby troszeczkę sobie tam chociaż kawałeczek muzyki przeleciał z Present, dlatego że Stardust Speedway w Present, w sensie soundtrack Present jest bardzo fajny. Czyli po prostu teraźniejszość, innymi słowy na polski. W ogóle też pamiętam, że tę gierkę poznałem w momencie, kiedy dosyć sobie słuchałem creepypast od Psychologica z kanału GCPPPL. Teraz bardziej znany jako Psy Gambit z kanału Psy Gambit. Bo pamiętam, że to były właśnie między innymi czasy, gdzie również natrafiłem na kanał GCPPL w poszukiwaniu czegoś, co bym mógł sobie w tle posłuchać, dlatego że ja dosyć często miałem taki epizod, że lubiłem sobie kogoś filmy w tle puścić i sobie tak osłuchałem. I pamiętam, że właśnie natrafiłem na Psychologica, no i tak sobie lubiłem słuchać tam jego creepypast w tle, jak ogrywałem sobie Sonica CD. Nawet chyba kiedyś, jak zaczynałem z creepypastami, bo trochę się wtedy też zainspirowałem Psy Gambitem. Tak, w ogóle moje początki były bardzo owocnymi początkami na YouTubie, bo mógłbym na ten temat książkę napisać. Bo tak jak już niejednokrotnie wam wspominałem, ja jestem zainspirowany tym Polskim Gamerem 17. No obecnie już się trochę mniej inspiruję gamerem, dlatego że już jakby swój styl trochę wyrobiłem na YouTubie. Ale moje początki to był właśnie Polski Gamer 17, później troszeczkę właśnie był przy okazji BioGames TV, jaka The Bio Wolf IV, bo tak, pamiętam jeszcze stary kanał Bio, pozdrawiam serdecznie, jeżeli będziesz to kiedyś oglądał. No i między innymi troszeczkę zostałem zainspirowany później przez Psychologica, jeżeli chodzi o gówniane creepypasty, ogólnie o creepypasty. Bo bardzo mi się ogólnie spodobał wtedy content, nie? I tak też pamiętam, że na tym kanale trochę tego próbowałem na samym początku, bodajże w lutym 2015. Miałem tam takie 3 filmiki z tych creepypast, mniej więcej podobnych, które właśnie PG czytał kiedyś. Tam wiem, że chyba 2 creepypasty, jakie on zrecenzował za gówniane, ja wtedy nazwałem, że nie do końca one są według mnie gówniane z jakiegoś tam powodu, już nawet nie pamiętam jakiego. I co tam jeszcze było takiego? No i potem właśnie dostałem komentarze, że no, podpierdzielasz od Psy Gambita, w sensie Psychologica, pal gumę, gościu. I tak to mniej więcej właśnie wyglądało, no nie? Później właśnie wykasowałem te odcinki, bo faktycznie stwierdziłem, że trudno się mówi. To w ogóle 2015 początek roku to był jakiś taki dziwna anomalia, dlatego że ja w planach miałem jeszcze ogarniać 3. kanał wtedy. To było właśnie o kanale rton.pl, czyli w domyśle recenzje, teorie oraz niewyjaśnione, gdzie tam właśnie miałem zajmować się właśnie za content taki typowo creepypastowy, jakieś teorie co do gierek oraz jakieś niewyjaśnione, czyli w głównej mierze gry, które kiedyś miały wyjść, ale z jakiegoś powodu zostały one niewydane na przykład. Taki mniej więcej był koncept na kanał w 2015 roku z mojej strony, ale no niestety później okazało się, że faktycznie powstał kanał, nagrałem tam 1 materiał o GEXie 64 i później wykasowałem ten kanał. Nie wiem dlaczego w ogóle. Mówię, jeżeli chodzi o to, to trochę dziwna sprawa z tym była, naprawdę dziwna sprawa z tym była i szczerze powiedziawszy, to jeżeli chodzi o 2015 rok, ten luty, to dosłownie taka jedna wielka niewiadoma to była. No bo zważywszy też na to, że w tamtym okresie też poznałem Pixela, albo to był styczeń 2015, w sensie, że tak gadaliśmy głosowo, to też miałem na swoim koncie Raymana 3, zagrajmy na luzie. To był oficjalnie taki pierwszy film, w którym Pixel wystąpił. Niestety dzisiaj już tego filmiku nie znajdziecie, ponieważ ja wtedy debil skasowałem jakby całą serię, no i tak jakby pierwsze spotkanie z Pixelem przepadło. No ale potem pojawił się ten nieoficjalny Let's Play z Sonica CD, gdzie tam faktycznie już był taki cross, który po dziś dzień został, tak więc jeżeli ktoś by chciał szukać pierwszego filmiku, gdzie ja z Pixelem, nie wiem, pierwszy raz się ze sobą tam zgadaliśmy i rozmawialiśmy, no to polecam obczaić sobie nieoficjalny LP z Sonica CD, tam właśnie ogrywałem tą wersję amerykańską i z nim poprowadziłem drugi, zarazem ostatni odcinek z tego nieoficjalnego Let's Playa, który był tak jakby ćwiczeniem przed prawdziwym Soniciem CD, którego potem w 2015 roku nagrałem. I co tutaj mogę jeszcze powiedzieć w sumie? Mogę skomentować to, że Tailsem w sumie łatwiej jest tutaj pokonać Metal Sonica w tym wyścigu, jak sami zresztą widzicie. Bo Tails może sobie latać, dzięki czemu troszeczkę skróciłem sobie planszę. No i Dr Robotnik się troszeczkę zdenerwował, a Metal Sonic, że tak powiem, się zepsuł i sobie tam leży na dole, chyba. No i niestety muzyka ze Stardust Speedway Akt 3 nie mogła się odpalić, dlatego że stwierdziłem, że szybko zniszczę tą klatkę, no i niestety no, nie ma muzyki, nie ma tak dobrze. Szkoda, bo to jest mój ulubiony soundtrack. No ale dobra, czas na wielki finał już gry, Metallic Madness, Zone 1 z 3, tak więc myślę, że to nam chyba szybko w miarę pójdzie, zważywszy na to, że patrzę cały czas na podgląd z Sony Vegasa i nie widzę, żeby był jakiś problem, tak więc hurra! I naprawdę mówię, to jest teraz będzie jedna wielka zagwozdka, na jaki ja pomysł wpadnę, co następnego nagrać na kanał, bo technicznie już mam jakiś plan. Mam plan co do serii, mam plan co do jakby gierek, które chcę nagrać. Tylko pytanie, czy lenistwo nie weźmie górę w tym wypadku, no bo jednak wiecie, może w tym wypadku aż tak nie bierze to lenistwo górę, ale no są dni, gdzie po prostu przez pogodę nie chce się po prostu czegokolwiek robić. No dzisiaj na przykład jest taki dzień, gdzie dosłownie mnie z jakiegoś powodu łeb boli, bo jest trochę takie nadciśnienie, w sensie nadciśnienie. Zmiana pogody jest non stop, raz jest powiedzmy nie wiadomo jak ciepło, gdzie możesz sobie w bluzie iść, a raptem później jest chłodnawo i musisz kurtkę ubrać, no tak bez sensu, przynajmniej mi się tak wydaje. I teraz szukamy kurde miejsca, żeby do pasty się przenieść, to w ogóle w Metallic Madness to weźcie kurde, masakra to jest jakaś. Tak więc no, życie jest nowelą. Jak w ogóle reagujecie na to, że będą w tym roku zamykali PS-a trójkę? W sensie sklep na PS trójce? Ja osobiście uważam, że według mnie to jest bez sensu, dlatego że okej, PS trójka może i jest starą konsolą, co raczej się wszyscy tutaj zgodzimy w tym wypadku bez dwóch zdań. I że prędzej czy później musiał nadejść kres tej konsoli. Tylko z drugiej strony uważam, że jednak też jest dużo osób, które korzysta po dziś dzień z tej PS3 i według mnie osobiście jest to troszeczkę bez sensu, dlatego że jestem w stanie się pogodzić z tym, że prędzej czy później by to zamknęli. Ale skoro już zamykają, to dlaczego większość gierek jest niedostępnych? Nie wydaje wam się to trochę dziwne, no bo osobiście już przynajmniej według mnie z tego co ja widziałem, a uwierzcie mi, widziałem dlatego, że chciałem sam sobie na PS Store'ku coś kupić. Zauważyłem jedną taką rzecz. Tu się coś zdarzyło, nie wiem dlaczego. Co tu się dzieje? Halo? Dobra, jestem z powrotem, musiałem tutaj szybko zainterweniować, dlatego że podgląd mi się z jakiegoś powodu zwiesił, mimo że nagrywam to, mimo że to komentuję w jak najgorszej jakości, to jednak coś się tutaj zdymało, ale dobra, najwyżej ja będę musiał to jakoś wyedytować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wracając do tematu, jest to prosta zależność, po prostu chciałem ostatnio sobie coś kupić na PS-a trójkę. Nieważne, czy to jest jakiś klasyk z PS-a 1, czy po prostu jakąkolwiek gierkę. Chciałem sobie po prostu coś kupić. Miałem wtedy chrapkę bodajże na Oddworlda z PS-a 1, bo chciałem sobie kupić, żeby mieć powiedzmy jakąś tam legalną kopię, plus no nie ukrywajmy tego, ale no Oddworld w dzisiejszych czasach może i jest w stanie się go gdzieś kupić tam trochę taniej, ale prawda jest taka, że przynajmniej według mnie no ciężko jest on dostępny, więc lepiej nawet mieć tą wersję, wiecie, tą kopię na PSA 1, w sensie na PSA 3, ale lepiej mieć ją na systemie PS3, niż żeby nie wiadomo jakie krocie wydawać na tą grę, no bo jest dużo takich gierek, które osobiście chciałbym mieć, ale nie widzi mi się wydawania aż takiej gotówki lub fortuny na tą serię lub grę. No patrzcie na przykład, to jest chyba najlepszy przykład tego wszystkiego, Team Buddies. To jest gierka, która mnie najbardziej chyba interesuje na PS1, a dorwanie się takiej kopii to graniczy z cudem, a jak już dorwiesz taką kopię, to ona jest w Polsce po prawie 600 zł. Więc no słabo trochę bym powiedział, słabo. Ogólnie jeżeli chodzi o Metallic Madness, tutaj tak teraz już co do gierki skomentuję, sprawa jest bardzo prosta i przejrzysta. W momencie kiedy pokonaliśmy Metal Sonika, to teraz w tym zonie ostatnim nie będziemy mieli już hologramów Metal Sonika, tylko właśnie będziemy mieli te cybernetyczne klatki, które po prostu, no jakby to można powiedzieć, będą oznaczały, good future. Tak więc tak, no będzie to oznaczało good future, co za tym idzie. Po takiej cybernetycznej klatce to już nawet nie ma co eksplorować poziomu w poszukiwaniu hologramów Metal Sonika, po prostu zniszczyliście klatkę, to już będziecie mieli good future. Sami zresztą widzicie, nie musiałem nawet szukać Metal Sonika, bo w momencie kiedy byście przechodzili to w innych poziomach, nie Metallic Madness, to mielibyście po prostu Tails True Bad Future, ponieważ w pozostałych poziomach, żeby zrobić 100%, nie zdobywając oczywiście kamieni czasu, to musicie niszczyć i klatki, i hologramy Metal Sonika. W Metallic Madness możecie tylko te cybernetyczne klatki zniszczyć, ponieważ tylko one tutaj występują, tak więc hologramów Metal Sonika nie ujrzymy. Teraz Metal Sonic to najszybciej to Sonic 4 Episode 2 i Sonic Generations wróci, ale jako że te dwie gry już nagrywałem na kanał, tak więc osobiście to nie wiadomo kiedy on wróci. Też w sumie Sonic Forces, ale no w Sonicu Forces to już mieliśmy z nim konfrontację, to samo co w Sonic Manii, więc tia. Z nim to już rachunki mamy chyba wyrównane, tak mi się przynajmniej wydaje. Ogólnie jeżeli mam być szczery, to jeżeli chodzi o Metallic Madness, to Metallic Madness jest bardzo ładnie kolorową planszą, szczerze powiedziawszy. Uważam, że po prostu bardzo ładnie jest pokolorowany Metallic Madness. Te takie fajne fioletowe kolory są, fioletowo-zielone, takie trochę morskie. No pokazuje to, że jednak kurczę pieczone past jako past no jest bardzo ładny. No i tutaj mieliśmy klatkę cybernetyczną i zrobiłem wam przy okazji cięcie, żebyście mieli już kontekst całego poziomu, no bo już więcej tam nic się ciekawego nie wydarzyło. Teraz po prostu będziemy podążali do wielkiego finału i raz na zawsze będziemy mieli ukończonego Sonica CD, The Hedgehog CD. I w ogóle ten mały Tails, ja pierdzielę jaki on jest słodki. Tak jak mały Sonic, bez kitu. Te takie małe, miniaturowe postacie są po prostu wow. Coś pięknego. Uważam szczerze, że no jestem ciekaw jakby mały Knuckles wyglądał. Nie wiem czemu chciałem przez chwilę powiedzieć Metal Knuckles. Ogólnie w sumie może tak trochę tematycznie teraz będzie o co do Soników. Bo tak trochę rozkminiam jeszcze jakie gierki z Sonika nagrać i szczerze powiedziawszy chciałbym któregoś razu zabrać się na nowo za Sonica Advance. Tak jakby już zrobić całą tą trylogię, łącznie z 2 oraz 3, no bo 1 już wam kiedyś pokazywałem. Ale tym razem bym zrobił 1 na 100%. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł, co wy na to? Chcielibyście zobaczyć Sonica Advance? Tak trochę w szerszej perspektywie, no bo jednak już mogę powiedzieć tak, nie oszukując się, ale kanał troszeczkę sobie rozbudowałem, przez co w tamtych czasach, kiedy nagrywałem Sonic Advance, bo w ogóle taka ciekawostka, Sonic Advance na moim kanale to był mój pierwszy Sonic, jakiego kiedykolwiek nagrywałem, to myślę, że no mogłoby być to fajne, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem jak wy uważacie, napiszcie w komentarzach, tym bardziej, że mówię, no w tamtych czasach to w sumie pamiętam, że mi Pixel komentował Sonic Advance i w zasadzie poza Pixelem to chyba nikt, tak więc no trochę wtedy niszowy był to let's play. Ale no. Muzyka w ogóle z Metallic Madness Zone trzeciego lub aktu trzeciego jest świetna. Ja wiem, że niektórzy jej nie lubią, bo jest za wesoła, bo w ogóle to nie pasuje do Metallic Madness, no ale proszę was, robimy Good Future, czego wy żeście się spodziewali? Jakiejś, nie wiem, mrocznej muzyki w dobrej przyszłości? No proszę was. Takie trochę głupie podejście moim zdaniem. Znaczy, nie to, że nie szanuję, no okej, macie prawo mieć do takie podejście, no ale według mnie trochę takie, no dziwne podejście to jest. Nie neguję, ale wyrażam po prostu zdanie, że troszeczkę takie, troszeczkę dziwne podejście, tym bardziej, że mówię, robimy dobrą przyszłość w końcu. Pamiętam, jak ja nie lubiłem, kurde, konfrontacji z finałowym bossem, po prostu finałowy boss, jeżeli chodzi o Sonica CD, kopał mi zadek i to w głównej mierze można było zobaczyć, kiedy ogrywałem Sonica z Gems Collection, ponieważ tam były takie problemy, że jakby to można powiedzieć, no po prostu framerate tam zsiepałe bardzo. A tutaj przynajmniej wszystko jest płynne i czasami odnoszę wrażenie, że dzięki temu, że tutaj większość rzeczy jest płynnych, no to nie ma z tym żadnego jakby problemu. Wiecie o co chodzi, po prostu no nie ma problemu, dlatego że łatwiej jest atakować jakby przeciwników. I nie trzeba się jakby za bardzo denerwować. Muzyka w ogóle Robotnika też jest tutaj świetna. Finałowa muzyka po prostu... Mua! Ale dobra, może przejdę już do podsumowania, no bo nie mam zbyt wiele tutaj do powiedzenia. Powiem szybko podsumowanie i za niedługo będzie koniec odcinka, co za tym idzie koniec tej serii. Krótkiej, ale serii. Więc... jeżeli chodzi o kampanię Tailsa, szczerze powiedziawszy uważam, że Tails jest spoko postacią, jeżeli chodzi o właśnie Sonica CD. Ogólnie do tej postaci nic nie mam. Uważam, że jakby to można powiedzieć jest dobry na speedruny, tak więc jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić speedruna kiedyś z Sonica CD, to gorąco polecam sobie zagrać Tailsem, bo uważam, że jest to postać godna speedrunom. Ale to jest po raz kolejny, uważam, moje zdanie. A wam? Jak się ten let's play podobał? Napiszcie w sekcji komentarzy, czy ciekawie był on poprowadzony. Trochę sobie pogadaliśmy na różne tematy, różne i różniaste, jak to mawiają. Tutaj niestety outra już nie będzie, tak samo jak intra nie było, tylko od razu przechodzimy do napisów końcowych. Dobra kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego dodatkowego let's play, tego dodatkowego sezonu w ogóle z Sonica The Hedgehog CD. Mam nadzieję, że wam się on spodobał, mimo tego, że więcej trochę gadaliśmy na tematów pobocznych niż na temat gierki, ale wiadomo dlaczego. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie, czy ten poradnik, ten taki let's play w sumie w postaci poradnika, gdzie są jakby te wszystkie klatki cybernetyczne plus hologramy Metal Sonica, czy wam się to mniej więcej przydało. Dajcie znać, bo jestem tego po prostu ciekaw. Ja się odmeldowuję i zobaczę. Oj, przepraszam. I zobaczymy, co będzie następne na moim kanale, jeżeli chodzi o let's playe, ponieważ serio, trochę zaczynam mieć kryzys. Mimo, że mam dużo planów na dużo serii, to teraz zaczynam mieć kryzys mały. Ale to zobaczymy, co pojawi się po tym let's playu. No, ten odcinek planuję wrzucić w poniedziałek, tak więc finał będzie w środę, bo co drugi dzień wrzucam. Znaczy, jeżeli chodzi o Sonica, to jest co drugi dzień i tak z każdą inną serią, tak więc zobaczymy. Może coś już we wtorek się ukaże na kanale. Nie chcę nic obiecywać, ale może tak być. Dobrze. Ja kończę. Pamiętajcie o socjalach, linki są pozostawione w opisie. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał po więcej, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjali, czyli tam mój Instagram, Facebook oraz inne tam socjale, linki są pozostawione w opisie. Widzimy się w kolejnych seriach. Zagrajmy wy i nie tylko. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!